Proszę bardzo. Pan Janusz Korwin-Mikke. Dobry. Moje uszanowanie. Proszę państwa, to jest mały łajdank, który za nasze pieniądze, za pieniądze ZUS-u, ten jebany lewank, proszę państwa, tak nie może być, bo skąd on bierze na to pieniądze? Proszę państwa. Ale panie Korwinie-Mikke, proszę przestać tutaj pierdolić, kurwa. To nie jest jakiś kurwidołek polityczny na miarę, nie wiem, Tomasz Lis na żywo, albo kurwa, warto pierdolić na TVP1. Ale ja bym tak szalenie ciekawy, co na to sądzi pan Korwin-Mikke. No, Korwin, co tam sądzisz? A z tobą, Zbyszek, ja w ogóle nie będę dyskutował, bo ty masz na koszulce łajdaka. Masz komunistę i masz łajdaka. Więc ja z takimi ludźmi, pokroju tak jak ty, pokroju Michnika, ja nie będę mówił. Bo ja też mam na ciebie teczkę. Zobaczysz, przyjdzie taki czas, kiedy ja, zostając prezydentem, zrobię wam gnój. Zrobię wam ewidentnie gnój. I pożałujecie tego. Wszystkich zapakuję do kryminału, od góry do dołu. I skończy się, kurwa, dzień dziecka. No. Drodzy państwo, ja powiem państwu tak, prawda? My żyjemy w kraju, prawda? W którym z jednej strony chcemy zalegalizować narkotyki, prawda? Z drugiej nie, prawda? Bo to z jednej strony, bo to ktoś tutaj, prawda, kupił, tutaj ściany, prawda? Tutaj ktoś tego, ale to właśnie z jednej strony, bo ja zauważyłem, prawda, że albo my się tych narkotyków boimy, prawda? Albo my po prostu ich nie chcemy, albo w najgorszym wypadku my ich chcemy, ale nie potrzebujemy ich użyć. I to jest właśnie problem, który dotyka nas i mnie jako pewnego rodzaju polityka, obywatela, działacza, wszystkich państwa. Dlatego ja mówię stanowcze weto. Dziękuję. Dzień dobry, witam. Pracownik, który idzie do pracy, on właśnie chce być wyzyskiwany. Praca ma nie być wyzyskiem, pana. Proszę pana. Kompletna bzdura, proszę pani. Nie wiem, czy pani sobie z tego zdaje sprawę. I właśnie ta władza są złodzieje, drapichrusty. I w Polsce emerytury są za niskie. Wszystkie te... feministki i inne. Ale tak, proszę pana! Pan tutaj mówi głosem nienawiści i ja tutaj nie wiem, jak się do tego w ogóle odnieść. Proszę pani, feministka nie jest kobietą. Feministka nie. Feministka ale proszę jest feministka, mnie przerywać. Pani te bzdury nie opowiada. Pani całe rządy Tuska. Ja opowiadam złodzieja. Się za tak zwanym modelem państwa opiekuńczego, proszę pana. Sojusz Lewicy Demokratycznej, proszę pana, wspiera akcje państwa opiekuńczego. Nie, pani, każdy obywatel powinien być odpowiedzialny za siebie. Tak, proszę pani, bo jak ktoś jest idiotą, no to pojedzie po pijanemu, proszę pani, samochodem, no i rozbije się o drzewo, no i w ten sposób o jednego idiotę mniej.